Na tym filmie pokażę różnicę między wartością netto a wartością brutto. Wartość netto sprzedanych towarów to jest zawsze ilość razy cena. No, jeśli oczywiście sprzedajemy jeden asortyment. Jeżeli wartość netto wynosi 25 tysięcy złotych, to prawdopodobnie z tego, że tyle wynosiła suma cena razy ilość plus cena razy ilość kolejnego asortymentu. Czyli towary sprzedane w cenach sprzedaży to 25 tysięcy złotych, to jest dopiero wartość netto. Ale w związku z tym, że firmy prowadzą działalność gospodarczą w ramach danego państwa, musimy również doliczać jako przedsiębiorcy stawkę podatku VAT, czyli od towarów i usług, czyli tak zwany podatek wartości dodanej, value added tax, i w Polsce obowiązuje on na poziomie 23%. I oczywiście na fakturze nie wystawiamy tylko kwoty 25 tysięcy złotych, ale wystawiamy jeszcze kwotę podatku. A więc na fakturze mamy rozgraniczenie między wartością netto a wartością brutto, a różnica to jest podatek. Więc pytanie, na jakim poziomie wystawić fakturę, kiedy obowiązuje podatek od wartości towarów i usług 23%? Najlepiej jest zrobić tak: napisać sobie, ile wynosi kwota netto, i pamiętać o tym, że podatek VAT jest zawsze naliczany od kwoty netto razy to, ile to było procent. Oczywiście możemy w tym momencie wywołać sobie kalkulator i policzyć, że to jest 25 tysięcy przemnożone razy na przykład 23, ale dzielone przez 100. Na jedno to samo wyjdzie, jeżeli wpiszemy 25 tysięcy razy 0,23. To, co otrzymamy, będzie to kwota podatku, który będzie przerzucony na klienta, a my oczywiście dostaniemy pełną kwotę, tyle, ile chcieliśmy dostać, plus podatek. Tylko że wiadomo, ten podatek przy rozliczeniach z Urzędem Skarbowym faktycznie fizycznie jest odprowadzany do Urzędu Skarbowego. Oczywiście po odliczeniu nam podatku VAT, który my mamy zwrot z Urzędu Skarbowego, to już zupełnie oddzielna sprawa. Ale jeżeli wiemy, że kwota netto wynosi 25 tysięcy, podatek VAT naliczamy od tej kwoty netto razy stawka podatku i wychodzi nam podatek VAT do Urzędu Skarbowego. I kwota brutto to jest kwota netto plus podatek VAT. Czyli kwota brutto to jest ta znajdująca się na fakturze, która uwzględnia naszą kwotę netto, którą chcemy otrzymać, plus obowiązującą stawkę podatku VAT od tej kwoty, która jest już wyliczona w złotówkach. A więc samą kwotę na fakturze wpiszemy 30 750. I drugim sposobem, takim już powiedzmy dla bardziej zaawansowanych, jest proste naliczenie, że jeżeli do kwoty netto, czyli na przykład tu 25 tysięcy, dokonam przemnożenia razy 1 plus 0,23, czyli tutaj udział ten procentowy podatku VAT, od razu możemy wyliczyć naszą kwotę brutto, czyli 25 tysięcy razy 1,23. Taka kwota, która nam wyjdzie, będzie identyczna jak w tym sposobie takim rozpisywanym, tylko w tym rozpisywanym konkretnie wiem, ile wynosi podatek VAT, ale jeżeli nam to jest niepotrzebne, interesuje nas tylko ta kwota docelowa, kwota brutto, można przemnożyć po prostu kwotę netto przez 1 razy 1,23, żeby otrzymać tą kwotę na fakturze.